Oskar Piechota. Pozwól, że zapytam, zacznę od tego, co wydarzyło nam się tu na gali, bo ty dziś byłeś w roli wspierającego jedną konkretną osobę tak naprawdę na tym dzisiejszym wydarzeniu. W sumie to tak konkretnie no dwie osoby. Przyjechałem tutaj jeszcze razem z Michałem Folcem i z Łukaszem Binkowskim jako takie może dodatkowe wsparcie, więc no w takiej roli tutaj dzisiaj. Właśnie, w takiej roli. No i zadowolony jesteś z tego, co się wydarzyło, bo prawda taka jest, że pewnie nie jesteś zadowolony, jeśli mogę coś zasugerować, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. No niestety, no dwie przegrane walki, więc no wiadomo, no szkoda, no bardzo mocno trzymałem za chłopaków kciuki, no ale no, decyzja taka, a nie inna, więc no mówię, no na pewno wolałbym, żeby wygrali, tak? Łukasz Bieńkowski, dzisiaj ogromne emocje towarzyszyły nie tylko samemu jemu występowi, ale także temu, co działo się przy okazji. Miałeś z nim kontakt zaraz po walce, bardzo to przeżywał wściekły, był przede wszystkim, czy jakie emocje nim targały? No tak, no przede wszystkim Łukasz jest bardzo ambitny i dużo od siebie wymaga, więc no wiadomo, że nie będzie się po prostu cieszył po przegranej walce. No tym bardziej, że no walka była no naprawdę wyrównana, więc no wszyscy to widzieli, więc no na pewno może jeszcze pewnie parę dni będzie musiał tak to przegryźć, zacisnąć zęby i jechać dalej. No właśnie, a propos jechania dalej, zostawiamy galę Babilon 2 MMA, czekając na powrót Łukasza Bieńkowskiego, bo co by nie powiedzieć, to jednak jego się dobrze ogląda i ta walka rzeczywiście była bardzo dobra, jakby na to nie patrzeć. Jeśli chodzi o twoją osobę, ty ostatnio gdzieś tam zasugerowałeś, że masz taki pomysł na to ewentualnie, kiedy ty pojechałbyś dalej, jeśli chodzi o UFC. Jak to wygląda? Tak, no jakieś tam delikatne, ciche plany są. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostawiam to menadżerowi, trenerom do pięcia, że tak powiem. No i czekamy. Mam nadzieję, że skoczy coś po nowym roku, ale dokładnej daty to no jeszcze nie mogę zdradzić, bo jeszcze tak naprawdę jej nie znam. Ale ten Londyn gdzieś chodził ci po głowie. No trzeba sobie powiedzieć wprost, bo widzieliśmy, że ta marcowa data pojawiła się również zasugerowana przez ciebie. Tak, no nie ukrywam, no Londyn byłby super opcją, żeby się pobić. No przede wszystkim nie ma zmiany czasowej, czyli nie trzeba się aklimatyzować. Podróż, prawda, no nie będzie męcząca, no bo to jest dosyć krótka odległość na możliwości UFC, więc no byłoby super. Poza tym no dużo Polaków mieszka w Anglii, więc myślę, że też byłoby sporo osób w publiczności, którzy by dawali dobry doping, więc no same plusy, ale no czekamy, zobaczymy jak po prostu to wyjdzie. No właśnie, tak w europejsko bardziej by było. Ty zacząłeś od Polski, potem Londyn, tak po kolei może to w tym kierunku powinno zmierzać, żeby się gdzieś tam zbudować, jeśli o tym rozmawiamy. Ja wrócę pozwolić do tego twojego debiutu, bo on no, dużą satysfakcję wszystkim nam sprawił, którzy gdzieś tam śledzą polskie MMA, tak teraz z perspektywy czasu, już zupełnie na spokojnie, po przeanalizowaniu pewnie wielokrotnym tego wszystkiego, co ty o tej walce byś swojej pierwszej opowiedział w UFC. Tak, no przede wszystkim no, bardzo się cieszę, że jest to walka wygrana. Mówię, no zawsze z trenerami staramy się wyciągnąć te rzeczy, które, że tak powiem, nie zagrały tam do końca, ale no jak tak obejrzałem sobie na chłodno, no to generalnie myślę, że z walki jestem w miarę zadowolony. Mówię, mam do siebie mały taki żal, że może nie udało się tej walki skończyć w momencie, kiedy miałem taką okazję, ale myślę, że to też jest dla mnie dobra lekcja. No ogólnie też wszystkie rundy były punktowane na mnie, więc cieszę się, że no raczej całą tą walkę kontrolowałem. Jest trochę rzeczy do poprawy, po prostu mówię, no też jestem z siebie mocno wymagającym zawodnikiem, więc będziemy eliminować te słabe strony, a te mocniejsze jeszcze troszeczkę podciągać do góry. No właśnie, jeśli chodzi o te podciąganie, o te niwelowanie tych gorszych gdzieś tam, niwelowanie tych braków, które występują, to tak można zauważyć, że też troszkę boksu tam gdzieś się pojawia co i raz, że ten boks mocno tam gdzieś u ciebie występuje teraz. Właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o pracę, o te przygotowania? No jeżeli chodzi o boks czy boks tajski, no to tak samo długo trenuję to jak i parter, no już kupę lat się tym zajmuję, mówię, nie było w ten sposób, że nagle z parterowca założyłem rękawice, uczyłem się boksu, tylko no cały czas się to przewijało, cały czas miałem z tym styczność, no teraz też zauważyłem, że jest bardziej taka tendencja, że więcej tych walk toczy się w stójce, zawodnicy po prostu bronią obalenia, jednak chcą się bić u góry, no ja też chcę być na to jak najbardziej przygotowany, cały czas nad tym mocno pracujemy, więc mam nadzieję z walki na walkę po prostu podnosić te umiejętności coraz wyżej i dodatkowo, żeby móc to pokazać po prostu w oktagonie. No właśnie, ten oktagon to UFC, to oczywiście no, to nie musimy nikomu tłumaczyć. Mamy do czynienia z największą organizacją. Ty jesteś zadowolony z tego wszystkiego, co wydarzyło się około. Ty walczyłeś w dobrych organizacjach w Polsce, to też trzeba sobie podkreślić, ale tutaj tak. Przelew na czas był, wszystko było tak, jak było umówione. Przelew przyszedł na czas po tej walce, wszystko się zgadza? No jeżeli chodzi o UFC, myślę, że to jest tak potężna
korporacja, że naprawdę mają tam wszystko tak dopięte, że po prostu ja czekam, a oni mówią, nie wiem, na przykład po kolei, co, gdzie, jak, wszystko rozpisane na kartce, wszystko na czas, więc no nie mam żadnych zastrzeżeń, no jest, uważam, na tą chwilę wszystko jak należy. Bardzo dobrze w takim razie. Ja w ogóle słyszałem tak na marginesie, że oni czasami przysyłają specjalne kupony do swojego sklepu przed świętami Bożego Narodzenia. To może też jakiś kuponik? Jakbym miał jakiś kupon przyjść na jakiś taki specjalny, taki sprzęt byś kupił w sklepie? Co byś ewentualnie w sklepie UFC sobie tam zamówił? Znaczy zobaczymy, no święta się zbliżają, będę śledził konto czy kupony, co oni tam będą przesyłać. Ale nie wiem, jeszcze takich bonów nie dostałem, więc zobaczymy. Ale słyszałem, że takie prezenty się zdarzają, więc na pewno to jest bardzo miłe, bo zawodnik czuje, że ta organizacja po prostu o niego tak dba, że jednak cały czas, mimo załóżmy braku walki, gdzieś tam jest z nimi cały czas kontakt, styczność, więc no uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i taki miły gest. Na trybunach siedziała dzisiaj także Joanna Jędrzejczyk, oglądała tę galę. Joanna Jędrzejczyk, jak to ci tak zabrzmiało, troszeczkę tak dramatycznie i tragicznie, była mistrzyni UFC. Co ty sądzisz w ogóle o tym wydarzeniu? Co ty sądzisz o tym, że no Joanna Jędrzejczyk już pasa UFC nie ma? Odzyska go niebawem? No mam nadzieję, że po prostu jak najszybciej go odzyska, bo i tak jako Polka zrobiła dla tego sportu naprawdę wiele. Była może troszeczkę specyficzną osobą, że zrobiła wokół siebie dużo szumu, ale ja uważam, że ten szum to nie tylko dla niej poszedł na plus, tylko dla wielu zawodników dookoła, więc osobiście no nie podobają mi się takie komentarze, jak ludzie od razu wieszają psy. No trudno, mówię, no stało się jak się stało, to jest sport, to jest magia tego sportu. No ja osobiście trzymam za nią kciuki, no i tak samo za wszystkich Polaków, a ona jak na razie zaszła najwyżej tutaj z nas wszystkich, no i mam nadzieję, że powróci na tron. A ty powrócisz co? W marcu czy na początku roku? Inaczej. Czy właśnie tego powrotu na początku roku możemy się spodziewać i być może będzie on w marcu? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.